Siemaneczko kochani, witam Was na moim kanale. Ja jestem Marta i dzisiaj przychodzę do Was z mini haulem zakupowym. Tak, z mini haulem zakupowym. Jeśli lubicie te filmy, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Niedługo szykuje się większy haul zakupowy, ubraniowy, więc wyczekujcie. Zostawcie przycisk subskrypcji, który znajdziecie tutaj. Taki sam jest na dole. Wciśnijcie, aby nie ominąć żadnego filmu. A teraz przejdźmy do produktu. Pierwszym z produktów jest moja ukochana, najlepsza maska. Jest to Glow Repair, Recipe, nie wiem jak to się mówi, mini. Watermelon Sleeping Mask, kupiona na Vinted za 45 zł. Znalazłam ją na Looktop za 249 zł. Za pojemność 80 ml. My tutaj mamy 30, tak jak już mówiłam chyba. 30 ml. Za 30 ml zapłacilibyśmy około 80 zł. Więc jak zwykle coś super znalazłam. Bardzo jestem zadowolona z tej maski, ponieważ uwielbiam ją. Wspaniale nawilża buzię, po pierwsze. Po drugie, redukuje niedoskonałości, co jest mi teraz bardzo potrzebne przy stanie mojej buzi aktualnym, po maskach, których musimy wychodzić na zewnątrz, więc ta maska jest naprawdę zarąbista. Nie zwracajcie uwagi na ścianę, już w poprzednim filmie o tym mówiłam. Jestem przed malowaniem, więc tak to właśnie wygląda, ale nie przejmujcie się tym, skupcie się na mnie i na tym, o czym opowiadam. Kolejnym produktem jest setting spray od MAC-a. Jest to taka mała wersja. Jest tutaj 30 ml. Proszę, już Wam pokazuję, jak to wygląda. Na stronie MAC Cosmetics koszt tego produktu jest 55 zł za tą samą pojemność. Ja kupiłam ten produkt na Vinted oczywiście. Tak jak już wspominałam, jestem vintediarą. Zagorzałą i kosztował mnie on 10 zł, więc zaoszczędziłam 45 zł i ja jestem bardzo zadowolona z tego powodu, bo szukam setting sprayu, mgiełki, utrwalacza, jakkolwiek się na to mówi, takiego, który nie drgnie moim makijażem, ponieważ pracuję w miejscu, w którym jest ciepło, a więc jedziemy dalej. Na temat tego produktu na pewno gdzieś Wam się wypowiem. Kolejnym produktem ciekawym, który dorwałam ostatnio, jest to perfum. Jest to perfum. Jest to perfum Hugo Boss Mivai. 75 ml w Douglasie kosztuje 439 zł. Teraz widziałam promocję za 375. Ja go kupiłam, tak powiem, po znajomości za 180 zł. Naprawdę ten perfum jest cudowny. Ja tutaj sobie zapisałam w moim super notesiku, jakie nuty kwiatowe on zawiera. Już Wam mówię. Nuty zapachowe, kwiatowe, łagodna różowa frezja, jaśmin, również delikatne zapachy drzewa cedrowego, cytryny i kaktusa, więc wszystko to zawiera ten perfum. Ja dawno go nie miałam, ponieważ używałam teraz czego innego, używałam Versace, Crystal Brilliant, używałam innych perfum, więc wróciłam do niego po dobrych kilkunastu latach, bo długo nie korzystałam z tego perfumu, ponieważ jakoś gdzieś tam został zapomniany przeze mnie, a teraz do mnie wrócił i jestem bardzo, bardzo zadowolona. I jeszcze w takiej super cenie naprawdę warto. Ja to sobie odstawiam na bok, żeby się nic nie stało. Kolejnym produktem, już Wam mówię, są oto takie płateczki pod oczy. Te płatki pod oczy są z Eveline, hydrożelowe w formie chłodzącego kompleksu pod oczy. Te są podobne, z witaminami, niwelują cienie oraz worki. Ponieważ, jak widać, nawet podkład nie zakrywa mi moich worków. Ostatnio się nie wysypiam, zostają mi worki pod oczami. Nie wiem, czy to jest kwestia przemęczenia, czy wyczerpania materiału, ale potrzebuję tego, więc kupiłam. Jedna taka sztuka kosztowała 4,99. I tak samo jeśli chodzi o te Sperfekty. Na pewno opowiem o nich w pustym pudełku, bo jestem ciekawa, czy one poradzą sobie z tymi workami. Tutaj skusiło mnie opakowanie bardzo, muszę powiedzieć, ponieważ wygląda ono w ten sposób, że przyciąga uwagę, ponieważ wydaje się automatycznie, że one są chłodzące. Jeśli jeszcze tutaj mamy jakiś sukces 2020 roku, więc zobaczymy. Te wzięłam, one są, tutaj już Wam mówię, aloesowe, więc też powinny chłodzić.
No ale zobaczymy jak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o te produkty. Kolejnym produktem, powiedzmy sobie o produktach Eveline. Jak już jesteśmy przy Eveline, to idziemy dalej w Eveline. Kolejnym produktem jest Rich Coconut od Eveline. Nowy produkt, jest to nowa rzecz w sklepach. Znalazłam go na Hebe, już Wam mówię, za 25,99, ja go kupiłam za 10 zł na Vinted, ponieważ byłam w Rossmanie, szukałam tych produktów w Rossmanie, ale niestety nie znalazłam. Nie ma ich dostępnych w Rossmanie, właśnie znalazłam w Hebe, ja akurat blisko siebie Hebe nie mam, więc poleciałam na Vinted i znalazłam. A więc jest to płyn micelarny plus tonik 2 w 1. I przeczytam Wam, co tutaj producent nam mówi o tym produkcie. Opracowany na bazie drogocennej biowody kokosowej, doskonale usuwa zanieczyszczenia i wodoodparny makijaż bez konieczności pocierania. Płyn stworzony w 96% ze składników pochodzenia naturalnego. Wzbogacony został o formułę tonizującą, dzięki czemu przywraca naturalne pH skóry, pozostawiając uczucie przyjemnego odświeżenia i nawilżenia. Tutaj w składnikach widzę wodę, biowodę kokosową, woda ryżowa, figa, biała herbata, malina i probiotyki. Więc mam nadzieję, że się sprawdzi. Tak jak wiecie, ja cały czas szukam tej jedynej wody do zmywania. Nie trafiłam jeszcze na jakąś spektakularną, więc mam nadzieję, że ta będzie. Powiem Wam, że ma delikatny zapach tego kokosa, ale nie samego kokosa. Właśnie czuć, że on jest czymś. I jest tutaj pojemność 500 ml, pół litra. Ja ją kupiłam za 10 zł. I mam jeszcze jeden produkt właśnie z tej serii. Wiem, że jeszcze jest pianka do mycia twarzy, ale ja korzystam aktualnie z innego żelu do mycia twarzy, więc nie chcę sobie robić takich zapasów, bo jeszcze trochę tego mam, więc nie byłoby fajne mieć tyle tego, może by termin mi się skończył albo coś takiego, więc nie brałam po prostu. I wiem, że są dwa kremy. Ja wzięłam jeden z nich. Jest to również nowość. Jest to multinawilżający krem kokosowy. Na Hebe kosztuje on 31,99. Widziałam, że jakaś tam jest teraz aktualnie promocja, ale nie wiem, kiedy wleci ten film, czy ta promocja jeszcze będzie trwała, więc też sobie nawet nie zapisywałam. Możecie spojrzeć, jeśli jesteście zainteresowani tym kremem. I przeczytam Wam. Tutaj jest to naturalny, nawilżający koktajl mineralny. Zawiera organiczny olejek kokosowy. Nie będę Wam czytać, do czego to jest, tylko po prostu co tutaj jest. Ekstrakt z malin, kamu, nie wiem co to jest, ale działa antyoksydacyjnie, kwas hialuronowy i probiotyki. Co tutaj nam zapewnia producent tego? Już Wam czytam. Bogata wegańska formuła oparta w 97% składnikach pochodzenia naturalnego i organicznym olejku kokosowym błyskawicznie przywraca skórze odpowiedni poziom nawodnienia, wydobywając z niej naturalny blask. Nawilżający koktajl mineralny uszczelnia warstwę hydrolipową, na skórka poprawia koloryt oraz redukuje oznaki zmęczenia, czyli moje wory pod oczami. Zobaczymy. Pamiętam. Czytam? Pamiętam. Na pewno dam znać. Dzięki bogactwu antyoksydantów skóra odzyskuje elastyczność i gładkość. Więc zobaczymy. Ja tutaj już rozdzierałam, żeby potem nie walczyć na filmie z tym. Fajnie to wygląda. Tutaj wszędzie napisy. I am natural and vegan friendly. Więc jest to produkt wegański. Tutaj zabezpieczenia wyciągam. I wyciągam kremik. Kremik wygląda w ten sposób. Mam nadzieję, że mi się tu wyzumuje trochę. A więc ile kosztuje? Fajną ma tą zakrętkę. Jest ona chyba, ona jest plastikowa? Taki ma, właśnie jakby miała być korkowa, ale nie jest to korek, jest to plastik. Gdzie wszystko zabezpieczone, pozwolę sobie od razu tutaj. Pachnie tak samo jak ten płyn, czyli że jest kokos, ale jest coś jeszcze. Ja lubię produkty kokosowe, więc nie będzie mi przeszkadzał zapach tego produktu. Mam nadzieję, że się sprawdzi. Mam 3 lata na zużycie jego, więc spoko, ale chciałabym od razu zacząć test tego produktu, ponieważ jeśli chodzi o krem do twarzy, korzystam z próbek aktualnie małych, bo nie mogę znaleźć swojego kremu, czegoś dla siebie. W ostatnim holu zakupowym mówiłam Wam o pewnym produkcie. Mówiłam Wam o tym produkcie. Jest to fantastyczny krem, naprawdę. Jak widać, ja już się zabezpieczyłam, jeśli chodzi o ten krem. Mam parę opakowań, ale jak na razie wydaje mi się, że na dłuższą metę to nie jest
to. A wracając tutaj do naszego holu. Mam jeszcze, się rozglądam, dwie rzeczy. Jedną z tych rzeczy jest maska. Cliff, mam nadzieję, że tak to się czyta. Jest to nawilżająca maska do twarzy w płachcie. Jest to marka koreańska, a jak wiadomo, maseczki koreańskie są dosyć dobre. Kosztowała mnie ona 7 zł, a znalazłam ją na Hebe za 19,99. Można ją dostać aktualnie. Nie wiem, czy to jest stała cena, czy to była po promocji, ale maseczek nigdy nie za wiele. Na każdym filmie to powtarzam. I została nam ostatnia rzecz. Ostatnią rzeczą jest kula. Wygląda ona tak. Wygląda podobnie do tych auszanowskich, oszonowskich, ale nie. Jest to co innego. Jest to kula, witaminowa kula kąpielowa. Orient Natura. I ja znalazłam sobie, że jest to strona Orient Natura właśnie z takimi rzeczami, które są wykonywane ręcznie, więc mam duże wymagania co do tej kuli, jeśli chodzi o wykonywanie ręcznie. Mam nadzieję, że będzie zawierać oleje i tak dalej, i tak dalej. Na tej stronie kosztuje ona 16,90, ja kupiłam ją za 5 zł. To ja brałam w jakimś zestawie właśnie z tą maską, z czymś tam jeszcze, Jest to kula melonowa, witaminowa kula kąpielowa z wysokowartościowej, naturalnej soli morskiej. Prawdziwe bogactwo witaminy E, witaminy młodości, działa nawilżająco, ujędrnająco i przeciwstarzeniowo, ma silne działanie przeciwutleniające, chroni komórki przed bla 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 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Sposób użycia i tutaj mamy napisane źródło witamin mineralnych pochodzących z roślin tropikalnych Filipin, Indii, Tajlandii, Wietnamu, Maroka, Neapolu, Izraela, Korei, Japonii, Chin, Sri Lanki i innych krajów Orientu. W takiej jednej kuli tyle kraj. Nie wierzę. Piękno czerpiące ze źródła niepowtarzalnej przemysłowo natury, kosmetyki tworzone z naturalnych składników roślinnych. Razem dbamy o przyszłość planety. 10% zysków przeznaczamy na sadzenie parków i lasów. Więc spoko. Ja nie czuję tego melona, niby to jest melon. Ale coś nowego, ciekawego. Na pewno jak zużyję, zachowam sobie meteczkę, żeby pamiętać, żeby wypowiedzieć się o tej kuli. A na dzisiaj to już na tyle. To już wszystko, co miałam w naszym mini holu zakupowym, więc dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, nie zapomnijcie o moim Instagramie, na którym często dodaję test różnych kosmetyków, filmiki z tego, jak ich używam. Oczywiście również na moim TikToku znajdziecie bardzo dużo filmików nawiązujących do mojego kanału, czyli nawiązujących do kosmetyków. I nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału, żeby nie ominął Cię żaden film. Niedługo będzie większy haul zakupowy, czekamy na dużą paczkę z Chin, więc musicie czekać razem ze mną i zobaczyć kolejny film. Więc czekajcie na ten film, możecie w tym czasie obejrzeć sobie poprzednie filmy. I dziękuję Wam bardzo za oglądanie, do zobaczenia przy kolejnym filmie. Cześć! Lula, mam je dosyć! Lula, mam je dosyć!